Pokój i dobro. Po okresie wielkanocnym i niedzieli Trójcy Świętej, a wcześniej jeszcze po okresie Wielkiego Postu, wracamy do niedziel zwykłych w ciągu roku i oto na tę niedzielę, tak zwaną dziesiątą niedzielę zwykłą w ciągu roku, przypada fragment z Ewangelii, oczywiście według świętego Mateusza, jako że jest to rok A, z rozdziału 9. Potem, jak czytaliśmy jeszcze przed Wielkim Postem, fragmenty z poprzednich rozdziałów, skazania na górze Mateuszowego, tak dzisiaj jesteśmy w rozdziale 9, gdzie usłyszymy bardzo krótko, ale treściwie o powołaniu ewangelisty Mateusza i o tym, jak później Pan Jezus spożywa posiłek z celnikami, grzesznikami, ku zgorszeniu faryzeuszów i tych, którzy uważali się za sprawiedliwych. I w tym kontekście Jezus wypowiada bardzo znamienne zdanie. Chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Co ono oznacza, jak je rozumieć, za chwilę zobaczymy, ale to zdanie jest cytatem. Jezus świadomie cytuje fragment starożytnego proroka Izraela, proroka Ozeasza. I oto oczywiście jako pierwsze czytanie usłyszymy właśnie fragment z proroka Ozeasza, który zawiera to zdanie cytowane przez Jezusa. Mówimy Ozeasz, ale może, jak wiemy, starożytne imiona najczęściej miały bardzo konkretne znaczenia, często jeszcze były imionami teoforycznymi, czyli niosącymi w sobie ten jakiś rdzeń związany z Bogiem czy z Panem. Zapytajmy od razu, co oznacza imię proroka Ozeasza. Może A. Pan zbawia. Może B. Bóg jest miłością. A może C. Wierność Boga. Na końcu się przekonamy. Prorok Ozeasz jest bardzo szczególnym z różnych względów prorokiem Izraela. Po pierwsze, jest jednym z pierwszych proroków piszących takich tradycji, obok prawdopodobnie współczesnym prorokowi Amosowi, więc połowa VIII wieku przed Chrystusem, działał w Królestwie Północnym. Jest też o tyle ważny dla nas i przełomowy, że jest prorokiem Bożej miłości. Pokazuje Bożą miłość na tle, albo w pewnym porównaniu, analogii ludzkiej miłości. Sam Ozeasz, wszystko na to wskazuje, przeżywał dość dramatycznie również swoje osobiste relacje i więzi. Oto poślubił kobietę, którą bardzo kochał. Ona okazała się być kobietą niewierną, nawet nierządnicą, która go zdradzała wielokrotnie. On jednak, ponieważ bardzo ją kochał, miał z nią dzieci, przyjął ją z powrotem, a więc wybaczył jej tę niewierność. I ta osobista historia Ozeasza również spowodowała, że z Bożym natchnieniem był w stanie pokazać miłość Pana Boga do swojego ludu, jak gdyby w analogii czy w porównaniu do tej niewiernej miłości człowieka. To znaczy człowiek okazuje się niewierny wobec Pana Boga, ale Bóg jest wierny i przygarnia tę nierządnicę, tę niewierną małżonkę do siebie. Taka jest miłość Boga. Wierna, ale też zazdrosna, oczekująca tego, że człowiek będzie jednak blisko Pana Boga. I właśnie w takim kontekście tego proroka, który osobiście przeżywał te dramaty i widział w tym również działanie i obecność Pana Boga, słyszymy dzisiejsze pierwsze czytanie, a więc 6 rozdział proroka Ozeasza, który mówi między innymi: ludzie mówią, poznajmy Pana, dążmy do poznania Pana, Jego przyjście jest pewne jak poranek, jak deszcz wczesny, przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. W tym zdaniu możemy widzieć aluzję takiego pozornego pragnienia poznania Pana Boga, ale tylko po to, aby On błogosławił człowiekowi. A więc deszcz wczesny, deszcz późny dla tamtejszego klimatu palestyńskiego, absolutnie fundamentalna sprawa, deszcze, które warunkowały później osiągnięcie plonów rolniczych, czyli bycie przy Panu Bogu po to, aby On zsyłał te deszcze, aby błogosławił, aby był tym właśnie, który nam daje to, czego potrzebujemy. Dlatego mówi prorok, cóż ci mam w imieniu Boga, cóż ci mam uczynić Efraimie, co począć z tobą Judo? Wasza miłość podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. A więc mówi Pan Bóg przez proroka, ta miłość ludzka do Boga jest taka jak te chmury, które rano są, ale za chwilę słońce wychodzi, one opadają. Albo jak rosa, która również rano jest, można nogi sobie zmoczyć, ale kiedy słońce wzejdzie, zaraz ją osuszy, już jej nie ma. Taka jest miłość człowieka. Miłość człowieka, która jest chwilowa, ulotna, taka bardzo też często interesowna wobec Pana Boga. To znaczy, jesteśmy blisko Pana Boga, kiedy nam błogosławi, ale jak się okazuje, że może niekoniecznie, to już tej miłości nie ma. I prorok wyrzuca ludziom właśnie taką chwiejną, krótkotrwałą, ulotną miłość. Ale mówi,
Ten szósty werset, który jest takim centrum tego czytania, mówi: miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ofiary, całopalenia, a więc te pewne gesty liturgiczne, kultyczne, chciane przez Pana Boga, również ustanowione przez prawo, ale kiedy one są tylko czymś zewnętrznym, takim spełnieniem jakiegoś prawa, jakiejś normy, po to, żeby być w porządku wobec Pana Boga, one nie mają wewnętrznej wartości. Również dla Boga nie mają wartości, kiedy są tylko spełnieniem obowiązku. Bo Bóg mówi: pragnę miłości, pragnę wewnętrznego nastawienia, uczucia, bliskości, czegoś, przywiązania, które wynika z głębi serca, a nie tylko ze spełnienia zewnętrznych norm. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Te wszystkie ofiary, nawet piękne, na zewnątrz, szlachetne i bardzo takie spektakularne, nie mają przed Bogiem wartości, o ile nie wypływają z wnętrza, z serca, z przywiązania i przylgnięcia do Pana Boga. Takie orędzie zostawia nam już na 8 wieków przed Chrystusem prorok Ozeasz. Bardzo ciekawie i bardzo pięknie sfabularyzowała historię Ozeasza i Księgę Ozeasza amerykańska, chrześcijańska pisarka Frances Rivers. Biorąc za punkt wyjścia historię Ozeasza, stworzyła powieść, w której bohater również jako nazwisko nosi imię proroka, Michał Ozeasz, który bierze sobie najpierw pod natchnieniem Bożym, zakochuje się w kobiecie lekkich obyczajów, a potem, chcąc ją uratować, bierze ją sobie za żonę. Tą historię osadza na dzikim zachodzie, tak trochę w konwencji westernu, w czasach kolonizacji właśnie tego dzikiego zachodu. I ta historia pokazuje tak naprawdę historię miłości Boga do człowieka. Ten Michał Ozeasz jest wierny, jest pracowity i poprzez swoją miłość, poprzez swoją stałość, poprzez swoją wierność chce uleczyć tą kobietę, która za młodu w jakichś trudnych sytuacjach życiowych trafia do domu publicznego i tam żyje bardzo nieszczęśliwie. Ma przekonanie, że tak naprawdę miłości nie ma, że wszyscy mężczyźni są niewierni, że wszyscy mężczyźni chcą ją skrzywdzić i że już nigdy tutaj na ziemi nie zazna szczęścia i prawdziwej miłości. I Bóg widzi tą dramatyczną sytuację, dlatego posyła do niej tego Michała Ozeasza, żeby ją uratował. Trochę jak właśnie tego Michała Archanioła, który przychodzi, aby walczyć w imieniu Boga za nas. Przychodzi ten Ozeasz, który pokazuje Boga, który jest wierny, Boga, który jest kochający. Ta cała powieść, ta cała historia, bardzo długa, rozbudowana, bardzo żmudny, niektórzy mówią, sposób, pokazuje ten proces uleczenia, że ta kobieta, ta Sara ciągle gdzieś ucieka, ciągle nie wierzy, ciągle podważa, ciągle kontestuje tą miłość, jakby chciała ją w ogóle wypróbować, jakby chciała w pewnym momencie udowodnić, że nie ma prawdziwej miłości. I to, co robi ten jej mąż, Michał Ozeasz, to jest również jego interesowność, że on chce mieć żonę, chce mieć kogoś na farmie, chce mieć kogoś, kto gotuje, kto będzie sprzątał, że tylko po to ona mu jest potrzebna. I przez wiele, bo to jest bardzo gruba książka, przez wiele stron właśnie widzimy wierność tego Michała Ozeasza, a tak naprawdę widzimy wierność Pana Boga. To, co już wspomniał brat Paweł, no ta miłość ludzka jest podobna do chmur o świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Taka jest miłość ludzka. Ale miłość Boża jest stała. Ona jest dla nas punktem oparcia, ona jest dla nas punktem podparcia i przy naszej zmienności, przy naszej ulotności, przy naszej ograniczoności możemy mieć ten punkt odniesienia, czyli miłość Boża. Jeśli zwątpimy, jeśli faktycznie na ziemi my nie spełnimy właśnie naszych obietnic, albo sami zostaniemy zranieni przez to, że ktoś nie spełnił swojej obietnicy, że ktoś obiecał, że ktoś miał kochać, a wcale tej miłości nie odczuliśmy, to Bóg jest punktem odniesienia. Żebyśmy mówili, że nie ma miłości, że to wszystko jest fikcja, że to tylko w filmach, książkach, że to tylko w piosenkach, a w życiu już nic dobrego mnie nie spotka. To Bóg dzisiaj staje przed nami i poprzez proroka Ozeasza chce powiedzieć o swojej wierności, chce powiedzieć o swojej miłości, o tym, że jest. My możemy być zmienni, my możemy być słabi, my możemy być niewierni, ale Bóg nieustannie wiernym pozostanie i w swoim przymierzu, i w swojej miłości względem każdego człowieka, a w sposób szczególny właśnie człowieka grzesznego, o czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. I rzeczywiście może nas zaskakiwać ta scena ewangeliczna, którą zobaczymy w dzisiejszym słowie, bo mianowicie Jezus idzie i
przechodząc ujrzał człowieka imieniem Mateusz. Mateusz, autor Ewangelii, o której mowa, w innych Ewangeliach synoptycznych nazywany Lewim, a więc tym imieniem bardziej semickim, Mateusz, możemy to imię wywieść od rdzenia greckiego, oznacza Boży dar. I oto okazuje się, że ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej. Był celnikiem, a więc tym poborcą podatków, znienawidzonym przez swoich rodaków, ponieważ jako kolaborant z rzymskim okupantem, no, wyzyskiwał swoich. A więc taki, można powiedzieć, właśnie kolaborant, ktoś, kto jest znienawidzony, no i zdrajca własnej ojczyzny. I właśnie na takiego Mateusza spojrzał Chrystus i powiedział do niego: pójdź za mną. Greckie słowo, które tutaj stoi w oryginale, czyli greckie dwa słowa, akolutchei moi, oznacza dosłownie towarzysz mi, bądź moim towarzyszem. My to tłumaczymy jako pójdź za mną. On wstał, mówi ewangelista, i poszedł za nim. Dosłownie anastas, greckie, a więc powstawszy, to słowo anistemi, czy później anastasis jako rzeczownik, oznacza powstanie, ale również zmartwychwstanie. Jeden z terminów technicznych, ewangelicznych, który oznacza powstanie zmartwych. A więc Mateusz niejako powstaje z tej komory celnej, ale tak jak gdyby powstawał do nowego życia z Bogiem, z Chrystusem, i mówi: powstawszy, poszedł za nim, czy zaczął mu towarzyszyć, zaczął być jego towarzyszem. Bardzo w tych krótkich słowach zawarta jest niesamowita treść jakiejś wewnętrznej przemiany błyskawicznej człowieka, który na spojrzenie Chrystusa i na jego zaproszenie odpowiada od razu, całym sobą, zostawiając to swoje życie z tyłu. I jak gdyby konsekwencją czy następstwem tego właśnie faktu jest kolejny fragment Ewangelii, który czytamy. Otóż Mateusz urządza ucztę, na którą zaprasza oczywiście Jezusa, ale też swoich znajomych, a więc celników i grzeszników, jak to nazywano ich wtedy, a więc tych, którzy po ludzku może nie nadawali się najlepiej na takich towarzyszy Pana Jezusa. Wiemy, że Pan Jezus nie wybiera tych najlepszych. Wcześniej wybrał rybaków nad Jeziorem Galilejskim, teraz tutaj wybiera Mateusza, celnika, a więc też jakiegoś nieidealnego, przynajmniej w oczach ludzkich, kandydata. I kiedy ucztują? Co ciekawe, uczta jest symbolem zawsze w Biblii radości, jakiegoś szczęścia, jakiegoś przeżywania pięknych relacji, takich najbardziej upragnionych właśnie pomiędzy ludźmi podczas uczty. I taką ucztę urządza Mateusz. To znaczy pójście za Chrystusem, bycie blisko Boga w Chrystusie oznacza zawsze radość, szczęście, jakąś pełnię, którą człowiek może przeżywać już tu na ziemi. Ale oczywiście pojawiają się znani nam faryzeusze, a więc ci, którzy we własnych oczach, ale też w oczach innych byli poprawni, sprawiedliwi, przestrzegali przynajmniej zewnętrznie tych wszystkich norm, do których się zobowiązywali. Byli korekt, jakbyśmy chcieli powiedzieć, i oni właśnie mówią: ale dlaczego do uczniów? Dlaczego wasz nauczyciel jada z celnikami, grzesznikami? No to trochę niepoprawne, albo nie wypada, byśmy powiedzieli, to tak, nie powinien tego robić. Jezus to usłyszał i w odpowiedzi słynne zdanie wypowiada: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wspaniałe, cudowne słowa Chrystusa, które mówi, że nie przychodzi po to, aby wyselekcjonować najlepszych, aby nagrodzić tych, którzy są już sprawiedliwi, poprawni. Zresztą biblijna sprawiedliwość nie oznacza bycia poprawnym we wszystkim, ale posiadania właściwej relacji do Boga. A więc ci faryzeusze niekoniecznie byli sprawiedliwi w tych kategoriach biblijnych, bo zewnętrznie byli poprawni, ale niekoniecznie ich relacja do Boga była prawidłowa. Jezus mówi: no właśnie tych, którzy są słabi, którzy potrzebują lekarza, ja chcę wzywać, nie tych mocnych, ponieważ wezwanie Boże, pójście za Chrystusem, nie jest nagrodą za wspaniałe życie, ale jest zaproszeniem do nowego życia. To sam Jezus będzie czynił nowego człowieka, który za Nim idzie. Tak jak powiedział do Piotra: ja uczynię Cię rybakiem ludzi. Nie bądź, stań się, postaraj się być rybakiem ludzi, ale ja Cię uczynię rybakiem ludzi. Chrystus czyni człowieka nowym. I dlatego cytuję tutaj słynnego już proroka Ozeasza: idźcie, mówi, i starajcie się zrozumieć, co znaczy. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bardziej pragnę miłości, miłosierdzia, również do drugiego człowieka i do siebie samego, niż ofiar, niż darów, niż jakiegoś spełniania zewnętrznych norm. Ale Jezus mówi: idźcie i starajcie się zrozumieć. Co znaczy? Idźcie, a więc bądźcie w drodze, bądźcie w jakimś ruchu, to jest dynamika. To nie jest raz na zawsze powiedzenie: przyjmuję tę prawdę i już ją znam, ale to jest pewna droga. Tę prawdę, szczególnie tę prawdę Chrystusową o tym, że miłosierdzie jest ważniejsze niż ofiara,
potrzeba ciągle w drodze na nowo poznawać i pogłębiać. Mówię, idźcie i starajcie się zrozumieć. To znaczy, to nie jest takie łatwe, aby to zrozumieć. To nie jest takie oczywiste i intuicyjne, aby zrozumieć tę Bożą logikę. Miłość, miłosierdzie mają o wiele większą wartość niż jakiekolwiek ofiary przed Panem Bogiem. Co ciekawe, kilka rozdziałów później, w 12 rozdziale Mateusza, znów pojawi się to samo słowo w ustach Pana Jezusa, kiedy to uczniowie zrywają kłosy w szabat i znowu nasi znajomi faryzeusze się na to oburzają i mówią, jak to tak nie można, przecież jest szabat, jest zakaz i tak dalej. A Jezus mówi, tu jest coś więcej niż szabat, niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, znowu ten sam cytat, nie potępialibyście niewinnych. Jezus tutaj broni uczniów, broni też tych, którzy do Niego przychodzą, nawet jako celnicy i grzesznicy, którzy upadają, którzy nie są doskonali, bo Jezus mówi, ważniejsza jest miłość, ważniejsze jest to nastawienie wewnętrzne, to przylgnięcie sercem do Boga, niż to, że ktoś sobie daje radę, czy nie daje rady na zewnątrz, w tych zewnętrznych formach, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest miłość. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Myślę, że nawet bardzo prosty, taki nieewangeliczny sposób, ale rozumiemy to zdanie. Jeśli źle się mamy, boli nas głowa, boli nas ząb, jesteśmy przeziębieni, czy nawet chorujemy na coś poważniejszego, wiemy doskonale, że potrzebujemy lekarza, że sami nie damy rady. Musimy pójść do kogoś, kto spojrzy na nas, kto jest kompetentny, kto ma umiejętności, kto ma możliwości. Ale żeby pójść do lekarza, to właśnie musimy odczuć to, że się źle czujemy. Musimy stwierdzić tak, jestem dzisiaj słaby, bo to słowo nawet zdrowi, które dzisiaj występuje w Ewangelii, możemy tłumaczyć jako nie potrzebują lekarza zdrowi, czyli nie potrzebują lekarza mocni czy silni. Jeśli będę się czuł mocny, jeśli będę czuł się silny, właśnie będę czuł się zdrowy, to nie potrzebuję lekarza. Ale jeśli odkryję własną słabość, chorobę, wtedy lekarza będę poszukiwał. I dzisiaj Chrystus staje przed nami jako lekarz. Czy odkryje w Nim lekarza? Nie tylko Boga, który dał przykazania, Boga, który będzie weryfikował później, Boga, który będzie nagradzał mnie za to, że ja te wszystkie przykazania przestrzegałem, że ja zrealizowałem cały Jego plan. Ale czy odkrywam w Bogu lekarza, który się troszczy, który ma lekarstwo na największą chorobę świata i największą chorobę człowieka, czyli grzech? Czy odkryję w sobie, że po grzechu pierworodnym tą słabość mam, tą skłonność do złego? Jak mówi święty Paweł, nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę. Że jest w nas bardziej pragnienie dobra, ale jest równocześnie słabość. I dlatego Chrystus mówi, pójdź za mną, chodź za mną. Ja będę tym, który cię poprowadzi, ja będę tym, który ci wskaże drogę, ja będę tym, który ci będzie towarzyszył w tej drodze do nieba i jednocześnie będę tym, który będzie wyjaśniał i leczył i uczył. Dzisiaj stajemy w tej perspektywie, czy chcemy być jak faryzeusze, którzy nie potrzebują lekarza, którzy wszystko wiedzą, chcą zewnętrznie, tak fasadowo wypełnić przykazanie Boże i pokazać się z jak najlepszej strony, myśląc, że Bóg bardziej jest tym, który ocenia i trzeba mu się pokazać z najlepszej strony, czy zrozumiemy, że mamy te słabości, że mamy te grzechy, ale mamy również lekarza, który mówi, jak nie jesteś słaby, jak nie jesteś mocny, tym bardziej przyjdź i ja ci pomogę. I wcale nie jest to usprawiedliwienie grzechu i grzeszników, że teraz możemy robić, co chcemy, bo zawsze Pan Jezus będzie przychodził i będzie po naszej stronie. Bo zobaczmy, kiedy przychodzi Pan Jezus, powołuje Mateusza, on wstaje, zostawia swoje stare, grzeszne życie i teraz idzie z Chrystusem. On jeszcze nie jest doskonały, on jeszcze nie jest uzdrowiony, ale wie, kto jest lekarzem, wie, za kim ma iść, wie, kto będzie go uczył i kto będzie go wspierał. Czyli widzimy to, że zostawia stare, grzeszne życie, czyli jest tu nawrócenie, więcej jest tu wskrzeszenie, jest postawienie go na nogi i poprowadzenie we właściwym kierunku. Nie jest wcale to usprawiedliwianie grzechu, ale pokazanie, że z grzechu Pan Bóg wyprowadza, ale oczywiście znając słabość człowieka. Nie jest tak, że od razu stawia wysoko poprzeczkę i mówi Mateuszu, jak się poprawisz, jak się nawrócisz, jak zaczniesz przestrzegać dekalogu, to wtedy pójdź za mną. On ma świadomość, że sam Mateusz, że żaden z nas sam tego nie osiągnie, dlatego go powołuje, wyrywa, ale jednocześnie mu towarzyszy. Nie potrzebują lekarza mocni, silni, zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Dziś możemy odkrywać nasze słabości i to nie jest żaden wstyd czy ujma. Więcej możemy za świętym Pawłem powiedzieć, moc w słabości się
doskonali. Dziś, jak odkryjemy nasze słabości, nasze grzechy, to doskonały Chrystus, święty Chrystus, lekarz Chrystus przyjdzie, aby nas uzdrowić. I dlatego te słowa Chrystusa chcemy zostawić na ten cały tydzień i na dzisiejszy dzień, ale na cały tydzień jako pewne przysłowie, czy może słowo, które mówi Chrystus, jako kierunek, abyśmy wiedzieli, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. W tych naszych słabościach, w naszych trudnościach, w naszych grzechach dzisiaj przychodzi do nas lekarz Chrystus. Jezus cytuje Ozeasza. I zapytaliśmy na początku, co oznacza to semickie, hebrajskie imię Ozeasz. Może A. Pan zbawia. Może B. Bóg jest miłością. A może C. Wierność Boga. Otóż imię Ozeasza, czy w tym brzmieniu hebrajskim Hoshea, jest właściwie takim zdrobnieniem innego imienia Jehoszua, które brzmi nam już dość bardziej znajomo, bo rzeczywiście nasz Pan Jezus Chrystus nosił to imię Jehoszua, czy Jeszua, a Hoshea będzie takim jakby skrótem czy zdrobnieniem tego imienia, a więc oznacza to samo, co imię Jezusa, więc Bóg, Pan, zbawia. Taki właśnie był prorok Ozeasz, który ogłosił to tę niesamowitą, wierną, ponad każdą ludzką niewierność, miłość Pana Boga. Obyśmy my na tej właśnie Bożej, wiernej miłości opierali się, abyśmy mogli również jak wszyscy grzesznicy do Niego przychodzić, cieszyć się Jego miłością i przyjąć do serca te właśnie słowa: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Pokój i dobro.